Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Bartek 5 minut. Dzisiaj pokażę Wam coś wyjątkowo szybkiego, łatwego i do zrobienia w mikrofalówce, czyli ciastko kakaowe, do którego użyjemy w sumie tylko i wyłącznie mąki pszennej, kakao, cukru i mleka schłodzonego, skondensowanego. Jak to zrobić, jak szybkie to jest i pyszne zarazem, zobaczycie już za sekundę. Pozdro! Zaczynamy od tego, aby do miski włożyć sobie wszystkie składniki suche. Czyli przede wszystkim ląduje nam tutaj mąka pszenna, która stanowi trzon tego dania. Będziemy jej do tej miski dodawać 4 dość solidne łyżki. 3 i 4. 2 łyżki kakao, czyli jedna, druga. Do tego potrzebujemy 2 łyżek cukru. A że 2 łyżki cukru odpowiadają 6 łyżeczkom cukru, to dodamy 1, 2, 3, 4. Dodam taką 5 na wszelki wypadek, bo lubię akurat, jak te ciastka jest naprawdę słodkie. I ostatnią suchą rzeczą będzie proszek do pieczenia, którego potrzebujemy tutaj połowy łyżeczki. Wszystkie suche składniki dokładnie ze sobą mieszamy i dodajemy teraz te płynne, czyli przede wszystkim olej. Olej jako tłuszcz. Tak naprawdę nie ma sensu, żebyście się bawili z jakąkolwiek inną wersją tłuszczu, czyli 3 łyżki. 1, 2, 3. 4 łyżki mleka słodzonego, skondensowanego. 1, 2, 3 i 4. I ostatnim naszym składnikiem będzie jedno całe jajko. Kiedy wszystko mamy już w jednej misce, musimy to dokładnie wymieszać na jednolitą masę. I teraz macie dwie opcje. Albo taką miskę wsadzić od razu do mikrofali, lub zgarnę sobie szklankę i zrobi to, co ja w tym momencie. Odrobina oleju, która leci na papier, albo nie, od razu poleci tutaj do miski. Rozprowadzimy go ładnie, dokładnie. Do środka dodamy mieszankę cukru z kakaem. Bierzemy miskę czystą. Daję tutaj 2 łyżeczki cukru. Tak samo 2 łyżeczki kakao. Naszą mieszankę cukru z kakaem dodaję do szklanki. I dbam o to, żeby była możliwie w każdym miejscu. Do tej szklanki, do około maksymalnie w sumie bardziej 1/3, wlewam naszą masę kakaową. Stukam i taką oto sprawę wkładam do mikrofali. Ustawiam timer na 2 minuty, ale z tego co kojarzę, 1,5 minuty jest już wystarczające. Tak naprawdę lepiej patrzeć oczami, bo każda mikrofala jest inna. Wiadomo, że nie w każdej macie te ustawienia albo wiecie, jak się tym posługiwać, ale tak z 1,5 minuty do 2 myślę, że będzie odpowiednie. A jeżeli nie będzie, to zaraz Wam powiem, ile wyszło mi finalnie przy mocy 440. A więc moje ciasto jest gotowe. Wygląda ono następująco. Uważajcie, bo szklanka jest bardzo gorąca. Przy 440 mocy zrobiło mi się w 3,5 minuty. Ostatnie, czego potrzebuję, to polać to mlekiem skondensowanym. Oh yeah. Tak wygląda mój deserek. Gwarantuję Wam, jest on pyszny, ale zamiast Wam gwarantować, to po prostu go przy Was spróbuję. Wygląda jak takie prawilne ciasto prosto z piekarnika. Jest ono delikatne, mięciutkie i wilgotne. Odejdź Pan operator, próbować będę. Powiem Wam, że naprawdę nie ma opcji, by odróżnić to ciasto od tego, które zostało upieczone w piekarniku. Jest pyszne, ma fajną strukturę, jest wilgotne, plus jeżeli chcecie, to możecie dodać na przykład 2 kostki czekolady do środka, wtedy będziecie mieli dodatkową jeszcze pewną czekoladę. Tak czy inaczej, deser naprawdę godny polecenia. Kiedy zrobisz to u siebie w domu, a minie od tej chwili 5 minut, więc masz czas i składniki są proste, dlatego czekam na feedback. Daj znać, jak bardzo Ci to smakuje i czy jest fajne. Proponuję jakby użyć tych składników co ja, użyć mleka skondensowanego, nadają fajnej wilgotności i przede wszystkim bardzo miłej słodyczy. Tak czy inaczej, dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.